Witam! W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam ranking mocy ogoniastych bestii. Zapraszam! Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moje bestie, to znaczy wspierający. Słowem wstępu, zanim ktoś wybiegnie z tekstem: ale poza taki ranking, przecież ilość ogonów oznacza siłę. To nie, wcale nie oznacza. Było o tym mówione w anime. Tak więc ten ranking będzie częściowo robiony przeze mnie, a częściowo po prostu oprę się o to, co zostało nam powiedziane w anime czy mandze. Lecimy! Jak każda z bestii posiada on oczywiście potężne pokłady czakry, może używać bijudamy, a dodatkowo ma tam jakieś unikalne zdolności, ale to można powiedzieć o każdej ogoniastej. Natomiast nikt nie powie mi, że mógłby rzec o każdej innej ogoniastej bestii, że ta przegrałaby z przywołaną żabą. Wiem, że to była jedyna ogoniasta bestia poza Kyubim pokazana w pierwszym Naruto i prawdopodobnie właśnie przez to jest tak słaba, ale no, tak czy inaczej ktoś musiał tu trafić. Shukaku jest bardziej defensywną ogoniastą niż ofensywną, choć oczywiście i w tym aspekcie może co nieco pokazać. Potrafi używać uwolnienia wiatru i ziemi, czy nawet jest w stanie zapieczętować przeciwników, no ale to tyle z jego przedstawienia. Trafiła ona tutaj z błahego powodu, mianowicie została niejako pokonana przez Hidana i Kakuzu, którzy jak najbardziej byli bardzo mocni, ale hej, to ogoniasta bestia. Nie sposób nie zauważyć, że ta dwójka była milion poziomów wyżej niż taki Gaara z pierwszej serii, czy sam Shukaku, który przejął nad nim kontrolę. Wciąż nie uważam, że Matatabi jest jakoś super silna, bo ogoniaste bestie są po prostu słabo przedstawione. Była w stanie używać uwolnienia ognia, a dodatkowo była bardzo szybka. Moim zdaniem jednak póki co liczba ogonów w tych dwóch przypadkach ma znaczenie. No i tutaj rodzi się pewien problem, bo tak naprawdę myślę, że od tego miejsca przez kilka kolejnych jest to już zgadywanie, aniżeli rzeczywista siła, no ale. Uważam, że Chomei, pomimo że może latać, emitować specjalny proszek, który oślepia przeciwników, gryźć, wbijać rogi w przeciwnika, czy nawet jeśli zaliczyć filery, jest w stanie stworzyć kokon, który spowalnia techniki absorpcji czakry, a do tego jeszcze ma wytrzymałość, to latanie wydaje się być najlepszą umiejętnością, która po prostu powoduje, że może być ją ciężko dosięgnąć. Poza tym wszystkim dla mnie jako bestia jest jedną z najmniej interesujących. Jako bestia wydaje się być jeszcze nudniejsza niż Chomei, ale moim zdaniem jej umiejętności biją ją na łeb. Może i Chomei potrafi latać, ale równie dobrze i Sobu może szybko pływać. Mało tego, posiada zdolność tworzenia koralowców, które przy kontakcie z wrogiem rozprzestrzeniają się po jego ciele, coraz bardziej zmniejszając jego mobilność. Może też się szybko zwinąć w kulkę i toczyć niczym klan Akimichi, a przedstawiłem tylko ofensywne aspekty i Sobu. Do tego jeszcze dochodzi jego twarda skóra i skorupa, która jest świetna obroną na prawie każdy atak, a jedyną słabością jest jego oko. No przynajmniej moim zdaniem jest to dużo lepsze niż umiejętności Chomei. Jest on w stanie emitować substancje żrące, które mogą mieć zarówno stan ciekły lub gazowy. To kolejna ogoniasta, która jest bardzo wytrzymała, może używać uwolnienia wody, może wypluć lepką substancję, która blokuje przeciwnika. No i do tego oczywiście jest w stanie używać mydlanych baniek. Tak więc jest to bestia, która ma dużo do powiedzenia w każdym aspekcie. Jej umiejętności są wszechstronne i ciężkie do skontrowania, dlatego umieściłem ją na 6. miejscu. Pomimo że jego Jinchuriki jest najbardziej opluty, to sama bestia jest bardzo silna. Posiada niesamowicie silną wolę, która potrafiła jej się uwolnić na krótko spod kontroli Tobiego. Ma potężną siłę fizyczną, a w połączeniu ze swoimi rogami taranuje wrogów, co jest nawet w stanie wyrzucić Gyukiego na znaczną odległość. Używa także uwolnienia wody i ognia, dzięki czemu tworzy uwolnienie wrzenia, co z kolei daje jej możliwość podniesienia temperatury swojej czakry do poziomu wrzenia i właśnie to powoduje, że wraz z ilością uwolnionej pary zwiększa się również ciśnienie, które można wytworzyć, a więc i siła i szybkość zwiększają się. Jest to naprawdę coś mocno niedocenianego. Myślę, że od tego momentu już każdy wie, jakie będą kolejne pozycje. Son Goku moim zdaniem jest typowo ofensywną małpką. Jest w stanie bardzo dobrze używać taijutsu, tak jak Kokuo ma ogromną siłę fizyczną i też to zademonstrował na Gyukim, którym po prostu rzucił. Do tego dochodzi jego uwolnienie ognia i ziemi, co z kolei pozwala na użycie uwolnienia lawy, dzięki czemu może tworzyć wulkany czy strzelać kamechą z buzi. Nie wiem, czy jest nad czym się sprzeczać, to po prostu kocur pod względem mocy fizycznej, choć oczywiście nie tak bardzo jak pozostała trójka.
Jest on na tej pozycji, ponieważ wprost zostało powiedziane, że jest on silniejszy niż pozostali, ale słabszy od Kuramy. No, czego on nie potrafił? Pomijając już fakt, że jest tak naprawdę jedną z dwóch dobrze nam znanych bestii, to może wydobyć swojego Jinchuriki z Genjutsu, tworzyć jego klony ze swoich macek. Jest potwornie silny fizycznie, jest szybki, na tyle wytrzymały, by wytrzymać własną Bijudamę. Był nawet w stanie owinąć się mackami, aby się bronić, czy zacząć się wtedy kręcić, żeby wywołać tornado, tak jak poprzednik potrafi walnąć Kamehę z ust. Do tego dochodzą jeszcze jego techniki z atramentu czy inteligencja, która moim zdaniem znacznie przewyższa Kuramę. No jest to przykład, jaki powinien płynąć z ogoniastej bestii. Potworna siła sama w sobie. Bez wątpienia najsilniejsza z dziewiątki ogoniastych. Przez długi czas może i nienawidził ludzi, ale to tylko jedna z jego zalet. Ten chłop, posiadając połowę swojej czakry, był w stanie odeprzeć siłę pięciu pozostałym bestiom w tym samym czasie. Jest on tak przesadzony, że musiał być pieczętowany w Gedomazo jako ostatni, żeby jej nie przeciążyć. Z tego co wiem, to w Boruto jest jeszcze bardziej chory, bo jest pewien tryb, ale nie chcę wam spoilerować. W każdym razie, odnosząc się tylko do pierwszej, jak i drugiej serii, to znowu, posiada on potężną, brutalną siłę, którą potrafi wznosić tsunami czy niszczyć góry. Jest bardzo szybki, a do tego wytrzymały, co możemy zobaczyć podczas próby oswojenia go przez Naruto. Tworzy jakieś powalone milion razy większe Bijudamy niż zwykłe ogoniaste. Wiecie co? Nie chce mi się dalej wymieniać. On jest po prostu liskiem chytruskiem z niszczycielską siłą. 13-ogoniasta bestia, która posiada unikalne genjutsu pozwalające kontrolować wszystkich, a użytkownik myśli, że to tylko słodka świnka. Nie no dobra, teraz na serio. Jest to oczywiście połączenie wszystkich pozostałych 9 bestii, która tworzy 10-ogoniastego. Choć jest to Biju, którego trzeba kontrolować, bo jest głupszy niż przysłowiowa Kurenai, która chce złapać Itachiego w genjutsu, to bez wątpienia jest to mocarna bestia zdolna zniszczyć całą ziemię. Według legend ma moc połykania oceanów, dzielenia ziemi i przenoszenia gór. Nie chcę opisywać jego wszystkich zdolności, bo jest ich po prostu mnóstwo. Do tego ma jeszcze kilka form i każda z nich jest przesadzona. A mimo wszystko jest to moim zdaniem najnudniejsza z ogoniastych bestii. Jeśli z tego powodu jesteście zawiedzeni, że nie przedstawiłem w pełnej krasie Jubiego, to po prostu weźcie to wszystko, co powiedziałem o każdej pozostałej bestii i pomnóżcie przez 1000. To jest mniej więcej siła pierdnięcia Jubiego. Podsumowując, kilka faktów z anime wprost nam mówi, która z bestii powinna być na którym miejscu, ale tak naprawdę poza pierwszą trójką można sobie ułożyć co się chce. Moja topka wyglądała właśnie tak, jak widzieliście. Pomimo, że sam Gyuki stwierdził, tak jak już mówiłem, że ilość ogonów nie definiuje siły ogoniastej i że to wkurza jedno ogoniastego, to nie potrafię na niego patrzeć inaczej niż właśnie jako na najsłabszego, choć najpewniej autor chciał nam tym powiedzieć, że Shukaku nie jest najsłabszy. No cóż, szkoda, że tego nie pokazał. I to by było na tyle. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!